przygotowując się do tego wywiadu, przesłuchałam i przeczytałam kilka wywiadów Twoich z córką i zastanowiło mnie to, co ona mówiła, że jesteś pracoholiczką od lat i to jeszcze przed kuchennymi rewolucjami, jeszcze przed telewizją i to się nie zmieniło? Nie, ja zawsze bardzo lubiłam i kochałam moją pracę i malowanie, i gotowanie, i pisanie. Ale jeśli masz taką sytuację w życiu, że tracisz ukochaną osobę, która dała ci poczucie bezpieczeństwa i nie musiałaś się martwić o przyszłość swoich dzieci i w pewnym momencie ta osoba znika i od tego momentu ty jesteś tą osobą, która odpowiada za sytuację swojej rodziny, no to ta praca jest w jakiś sposób koniecznością, a przy tym jest ogromną przyjemnością. No i niestety już nie jesteś słodką mamuśką, która siedzi w domu i rozpiesza, tylko jesteś mamuśką za I taki styl jest lepszy dla ciebie przynajmniej. Nie, to myślę, że nie jest lepszy. Taki mi przypadł w moim udziale. Los mi taki dał, taką dał rolę. Na szczęście to się połączyło również pewnie z jakimś talentem i z przyjemnością i z pasją i z możliwością pomocy innym. Czy twoja córka zostanie celebrytką czy osobą publiczną, taką w pełni? Myślę, że w ogóle jej na tym nie zależy, że to nie jest jej cel, że tak jak ja ma pasję, prowadzi ze mną moje restauracje, jest moim wspólnikiem, a jest bardzo mądrą, zrównoważoną kobietą, od której ja się bardzo dużo uczę. Zauważam jeszcze jedno, taka drobna uwaga, bo widziałam mnóstwo waszych zdjęć i ty się uśmiechasz, ona praktycznie wcale. Dlaczego? Bo chyba jest bardziej odpowiedzialna ode mnie. I wie, że mam matkę wariatkę. No to zdecydowanie bardziej nadaje się na osobę medialną. Wydaje mi się, że jest odpowiedzialną młodą damą, która po prostu wie, ile szaleństwo, pasja i poświęcenie się jej kosztuje kogoś w życiu. I ma to doświadczenie moje jako przestrogę w swoim życiu.